Kuba, drugi mecz z PGE Orlikiem, drugi zagraliście na piątkę. Jak to będzie wyglądało przed tymi kolejnymi spotkaniami właśnie w Opolu? No myślę, że najważniejszy teraz jest dla nas mecz numer 3, bo jeśli tam wygramy i będzie już w serii 3-0, to już nie pozwolimy im się podnieść z kolan, dlatego teraz już zapominamy o tych dwóch meczach tutaj, bo jedyne, z czego tak naprawdę możemy być zadowoleni, no to z tych wyników, bo gra była jaka była, to nie jest playoffowy hokej, więc idziemy teraz do Opola z myślą o tym, że musimy ten trzeci mecz wygrać i już nie pozwolić im wstać z kolan. Czy ta intensywność rozgrywania tych spotkań jakoś na Was wpływa? Nie, jesteśmy przyzwyczajeni, jest to co roku, wiadomo, że trochę to się różni od sezonu zasadniczego, ale te dwa mecze, dwa dni, jesteśmy do tego przygotowani, po to trenujemy i pracujemy cały rok, żeby być w tej części sezonu najlepiej przygotowani. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. To jest to! Patryk, jedną z bramek w dniu dzisiejszym zdobyłeś właśnie ty. Cieszysz się, że udało ci się przełamać, zdobyć tego gola w meczu playoff, który no, tak dobrze buduje nas przed tymi rewanżowymi spotkaniami w Opolu. No tak, na pewno gol każdy cieszy. Fajnie, że mogłem się pomóc drużynie w zwycięstwie. No i teraz mam nadzieję, że będziemy walczyć do końca z Opolem. Będziemy dwa mecze teraz ciężkie przed nami, więc ciężka praca teraz przed tym wyjazdem. Powiedz mi, z jakim nastawieniem będziecie jechać do Opola, bo w domu dwa razy na 5-0, to chyba buduje Was jako drużynę. Tak, buduje, ale nie możemy też lekceważyć Opola. Musimy zagrać oba mecze na 100%, walczyć o każdą część lodu. No i powoli dążyć do tego, żeby awansować dalej. Powiedz mi jeszcze na koniec, jak wpływają na Was te wymuszone przerwy techniczne? Czy to pomaga złapać jakiś tam oddech, czy jednak destabilizuje trochę drużynę? Nie, to bardziej destabilizuje. To jest taka przerwa, każdy ma nogi zastane, także siedzenie takie w boksie czy coś, to nie jest dobra rzecz. No ale udało nam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.